Witam wszystkich kolegów hodowców, koleżanki hodowczyni. 14 sierpnia już mamy pierwszy lot dzisiaj konkursowy. Jest w granicach 110 km, gdzieś tak plus minus. Także zakoszowałem 54 gołębie. Były wywiezione prywatnie, nie wiem, z 10 razy plus minus. Nie więcej, 8-10 moje 11, no tak, gdzieś te granice. Tam kilka zgubiłem, kilka odstartowałem, 3 zostało w domu, idziemy, pokażemy. My jeszcze mieli trening 60 km czwartych, to jednego mi brakuje. Ale ogólnie jest dobrze. Tu jest nowy nabytek. Takie mewki załatwiłem sobie na przyszły rok do przynęty, jak to się mówi. I tu jest gołąb. Tam on siedzi, miał złamaną nogę, na brzuchu cały porwany, no może po tym pójdzie. Może po tym pójdzie na lot, na razie się nie nadaje. O, on właśnie. Widać, że on na brzuchu cały był, ale mu się goi, powoli dochodzi do siebie. Gdzieś przywali, nie wiem. No, tu są młodziaki też. Czekają na kolegów. Jeszcze w tym tygodniu będą odsadzane. Także tak to wygląda. Te mewki piękne, nigdy nie miałem takiego zdobnego, ale mi się podobają. 5 sztuki jest. To są wszystkie z tego roku. Z jednej pary, ale takie różne powychodziły. Z takimi jakimiś czerwonymi bokami, takimi połowymi, z czarnymi. Idziemy jeszcze, zobaczymy. I tu siedzi dwa gołębie. One obydwa mi były, zginęły koło domu. Tydzień temu, półtora. Samiczka przyleciała po 3 dniach, on po 4. Obydwa mają pod skrzydłem niebiesko. Ono nawet było czwartek na locie, no przyleciało wczoraj z rana. Ja mnie posadziłem. Nie, na razie sobie odpocznie. Czyli 54 zakoszowane, 56, 57 wolierze, 2 zameldowane, 60. A było 74, 4 usunąłem, czyli 10 gołębi zgubiłem na podlotach, na takich różnych rzeczach. Także teraz karma, mówię, zalana była białkiem, propolisem najpierw, propolis wsiąknął i tam gdzieś po pół godziny było białkiem zalane, czyli ja białko rozpuszczam w wodzie, ono się potem tak scementuje, ale to się pokruszy i ono fajnie wsiąknie, także to się nie pyli, nie nic. I te gołębie to sobie potem fajnie pobierają i wszystko mają. Także te gołębie niedługo się powinny pokazać. Aha, zakoszowane to wiem, 54. Puścili za 15.09. Mamy teraz, to już będzie ponad godzinkę lekko, no ale podejrzewam, że jest półtora godziny. Tak, mamy za 3 minuty 10, czyli godzina 15. To już może niedługo coś się pokazać. I oddział zakoszował, nie wiem, my tam, bo to jest dwa punkty, w naszym punkcie 800 coś, no i ten drugi punkt z 5300 podejrzewam będzie. Ale to jest lot też rejonowy, także pojechało aż dwie kabiny, bo w jedną nie wlazło nasze auto z przyczepą i jeszcze jedno auto, czyli tych gołębi trochę będzie na rejon. Mają bezwiecznie, leciutko, może tam kilometr, dwa z wiaterkiem, ale to tak prawie nie ma tego wiatru, także zobaczymy, jak to się uda. 22 stopnie jest na tą chwilę, potem będzie ciepło, wczoraj było 30 ponad. Tak, lato się jeszcze pokazało. Także koledzy, obserwujemy, pokażę się, zameldujemy. Wygląda na to, że jest jeden gołąb? Tak, jeden. Ale dziwny. Czyli tutaj mówimy, to zeszło. Równe ma godziny i 15 minut. Teraz co będzie z tym wchodzeniem, bo to właśnie takie krótkie loty. Zobaczymy. Krążek na razie.
będę, one muszą najpierw na dom. Ojej. Właśnie tak te mewki przywiozłem, żeby to puścić i może będą chodzić. No chodź. Bardzo nie podoba. No, jeden jest. 10:01. 47, a był 10, także ponad minutkę lekko stracił, no minuta na pewno. Także czekamy, koledzy, ale nie podoba mi się to. No dziwne to jest i nie ma gołębi. Nie wiem, czy on by tak się wyrwał, ale to jest taki krótki lot. A jest trzy następne. Jest trzy następne. Nie trzy te, ale to już minęło 3 minuty prawie. Tam jeszcze idzie 1/4. Jeden wygląda na obcego, bo gdzieś oderwał. Tak, teraz lądowanie. Nie, 4 jest. Piąty jest, czyli coś będzie 6, ale nie wchodzą, tak jak zawsze. Weszło, dwa nie chcą. No teraz jest grupka, 2, 4, 7. Próbuję. I tam od tyłu znów.
zmieniamy. Tak to jest model. Chodź. Jeszcze trzy, ojej. Niefajnie. Ich musi, a jaszczą, ale duży. Ajajajaj. Jaszczą. Teraz będzie latanie. Może. Jaszczą. Nigdy nie było jaszczębie. Jakiś jaszczą pokazał, ale duża samica. O, gołębie wysoko. Piętnaście gołębi jest. Ale to pech. Akurat na tą chwilę. Ja w ogóle nie cieszę. Kurde. Ale wystraszony. Jeszcze z góry jedno. O, God. Tak to się ucieka od konkursu, koledzy. I to akurat musiał być ten moment. One wystraszone wołaj, nie wołaj. Ajajajajajajajaj. Jeszcze jeden idzie. To zaraz się go zbiera. Chociaż by się załapali, to jest krótki lot. Oni śmigają i nic im to nie robi. Jeszcze jeden dołączy. Jeszcze byłem wiele. Fuh!
jest normalne. 7 minut minęło, to zaraz będzie po konkursie. A on jest wystrachany. No, jeszcze kółko. No kurde, ile to można latać? To no by jeden, ale... O, jest. No i to tak jest właśnie. Gołębie cały czas dochodzą w niebie. I znów dochodzą, ale nie wiem jak to będzie, bo to tyle czasu stracone. No te to są wystrachane, co pierwsze chyba jeszcze. Aj. Ile jest odbitych? 15. 2. I nie na dom, i nie na wlot, no to mnie rozwala. Z 10 jeszcze lata. Oj, moim nerwom. Ta. Nie był mój. Dwa, cztery, dziewięć gołębi, no. Musiał ten jaszczom akurat teraz przylecieć. O, kata, kata. Cienko to widzę na liście. No i jeszcze kółko, ta, macie czas. Wy już w domu. No lądujcie chociaż teraz, no lądujcie. One się boją. No chodźcie, szybciutko. One wystrachane. Jak one się boją? A te siedzą i się boją. O, jeszcze jeden przeleciał. No i tak to właśnie jest. Strach i koniec. O. No teraz może ruszę. Tyle gołębi, tyle czasu. Rozbiera mnie takie coś. No teraz może chyba wszystkie, ale... Ojej. Ja. Hälfte sind da. Hälfte sind da. Hälfte. Nicht gut, was hab ich da, blin, und hat geflogen und geflogen. 10 Minuten geflogen. Also 10:01 habe ich die erste, ne? 10:01. Du? Aha.
Ach, bei mir war die drei, vier war rein und dann war große Kabel und die war hoch, war 20 Staube in Luft, 10 Minuten geflogen. Ja. Haben Angst gehabt und geflogen kannst du nichts machen, weißt du? Ich habe Video gedreht, kannst du alle sehen, wenn du willst, ja. Ja, ja. Und wie viel hast du jetzt? Was hast du gesetzt? Aha. Okay, dann telefonieren wir später, ich muss dir rufen. Ja. Nein, jetzt ich взрываем, еще даем, взрываем, еще даем. Еще два есть. Чтобы было аккурат полова, водящий щедрый. Coś takiego, byłem bardzo wystraszony, nie wiem o co chodzi. No chodź, jeszcze dwa siedzi na dach. Odbitych mamy koledze 26. Ale to 19 minut od pierwszego, nie wiem. Nie wiem jak z tym konkursem. Dwa jeszcze jest w niebie, widzę. Nie podoba mi się to, nie cieszy mnie to w ogóle. Chociażby się coś załapało. Zobaczymy jak to będzie na liście. Taki pech, taki pech. Trzy siada. No szybciutko, może jeszcze końcówka będzie. To już trochę spokojniejsze. Jeszcze idzie, ale gdzieś od tyłu już. Jeszcze jest. Ajej. No to nie jest ciemnej opcji. Jeszcze siedzie na dachu jeden, co on nie schodzi. Jeszcze jeden idzie, wszystko w tyłu wraca, to będzie po zawodach, tak mi się wydaje. 31 jest odbity. To też może chyba być opcji, bo on by już normalnie powinien wejść. Jeszcze jeden jest, to by 32 był. Trzeba zadzwonić do kogoś. O, to ten opcja.
Ай-яй-яй, лечь до дому, барани. Еще один из неба. Без обшиненты гонишь. А за ухай, вай за ничего, да? Ja, wann kommen deine? Achso, habe ich nicht gelesen irgendwie, weiß ich nicht. Scheiße. Bei mir jetzt nur eins die erste war und dann war ein paar Stück gekommen, drei war rein und war große Weibchen habe ich Stück hier. Weiß nicht, 20 in Luft war vielleicht 8-9 Minuten geflogen. Bis habe ich die irgendwie runter. Ach du Scheiße. Und weil. Ach. Weißt du, wie das ist? Und die war schon bei mir vor die Voliere geflogen, die Weibchen. Ich weiß nicht, wo kommen die her? Ich habe kein Problem mit Habisch gehabt, weißt du? Und seit ein paar Tagen. Leg mich am Kugel. Und bei der anderen, weißt du was? Ja. Nein. Ja, ich habe wie viel Moment im Gerät habe ich? 31 habe ich von 54. Ja. Aber das ist schon rum, ne, oder? Ja. Gut, okay, dann sehen wir uns später. Ja. Gut, ja, bis dann, tschau. Также колец выглядит тоже что по заводу. Ну, понятно, по заводу вот это. Никчели вещь, хочешь бы Шенщи дописал пара конкурсов зла, понимаешь, то есть нормальный поражка. То есть... Что то может быть на грамме, где мы кончим. Еди 4, але не что. Ты на певно какие опции. Давид не реагуем. Ten ciemny jest, niebieski. No dwa będą moje chyba. Nie chcą, to nie. Będą spać na ulicy. Dzwonię jeszcze do kogo. Morgen, Meister. On, ale da? Was hast du gesetzt? Na ja, bei mir mehr fehlt. Aber wann hast du angefangen? 3 nach, ja, ist auch gut. Oder 1 nach. Aber dann 3 Stück eine gekommen und dann waren noch 3, 4 und dann war große Habicht Weibchen. Oh mein Gott. 20 Stauben in Luft war. Die war 8 Minuten geflogen, ich weiß nicht ob. Keine Ahnung, also. Ganz scheiße, also. Ich hab gleich gehört, im Voliere die Taube hat geflogen. Die war schon 2-3 Mal hier, habe ich die gesehen. Weiß nicht, wo kommt die hier. Ich habe kein Problem gehabt. So große Weibchen. Ja. 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 Ah ja. Ah ja, siehst du? Ja. Und wie bei dir, Jakob, wann kann der angefangen? Jakob. Wie, jetzt 4 Tauben hatte?
Он bremst? Achso, Bram hat nicht gesehen, warum? Und da bei euch da, Garten oder so, oder die Rösner oder so, weißt du was? Also. Naja. Ich habe eine gekriegt, dann war 2-3 Minuten keine, dann war 3-4 und dann war die habe ich und dann war gekommen so 10-15. Ja. Ah ja, die suchen noch. Ja. Und bei anderen weißt du nichts? Okay. Ja. Siehst du? Alle gut, dann weiß man alles. Jo. Ja. Gut, alle hopp, ja. Tak to wygląda, koledzy. 35 ich będzie, czyli 19 gołębi jeszcze brakuje. No. Także będziemy kończyć tą relację, będzie lista, dogramy dalej. Dobry raz. Tak, koledzy, jest tabelka. Znaczy wczoraj późno wieczorem było, ale nagrywam dzisiaj w niedzielę, to mamy 15. Oddział Bierstadt Guts. To miałem bardzo, bardzo wielkie szczęście, że te gołębie w oddziale zaszły z boku, bo inny oddział, znaczy z rejonu, 8 minut miał konkurs. Nasze troszkę mi i to mnie uratowało pociągu, bo te gołębie widzimy. Pierwszy był 01, 10:05:05 i potem jak ten Jaszow nadleciał, to zaczęły siadać 13, to normalnie już po konkursie było. 13, 14, 14, ich się uzbierało, było grupa. I ten jeszcze zrobił 20, 17 po, a te już nie zrobili. 17, 17, 17. Czyli tutaj na liście, jak zobaczymy. 17, 17, 17, 17, 18, 20, 20, 22, 22, 22, 31. One super, super te gołębie przyszły. No ale to tak jest, dwa brakowało, jak pojechałem z zegarami pół do piątej, jeden doleciał, ten doleciał 184 bodajże, jednego nie ma, także straty znikome, takie jeden gołąb, to się zdarza, ale w rejonie zrobili cztery konkursy, właśnie te co były, bo to szybko bardzo poszło, gołębie właśnie zaszły z boku tam od nich, one nawalili, mówię, tam konkurs trwał, zaraz tutaj pokażę właśnie. Ten oddział 8 minut konkurs trwał. To oni tam dostali super. U nas trwał 17 minut. Potem z nami jeszcze ktoś tutaj jeszcze z nami leciał. 22 minuty to mieli dalej też gorzej. Ten mieli 18 minut, tutaj mieli 9 minut. No mówię, ja miałem bardzo wielkie szczęście, bo my zrobiłem 4 konkursy, przez tego ja szczępię. No ale tak to jest. Zobaczymy mistrzostwa na młode. Mistrzostwa na młode. Gdzie one tutaj będą, te młode? Jeszcze musi być ich dalej.
Tutaj po tym pierwszym locie jestem na 11 miejscu. No ale dobrze, dobrze mówię, dziękuję Bogu, że to tak wyszło, 20 konkursów złapałem, także na 11 jestem, bo dlatego, że punktamy po prostu słabo, bo kilometry mają wszyscy jednakowe, tutaj na końcu nie złapali, dużo ludzi nie posadziło, kilka osób, 19 osób jedno nas posadziło, a mamy w granicach 30 osób, czyli prawie połowa, bo coś tam chore, bo coś tam nie wiem. No, także punktami mam na 11 miejscu jestem. No ale to jeszcze mamy 4 loty, tak tam na pewno coś się nadrobi. Także mówię, to miałem bardzo wielkie szczęście, że to tak wyszło. No, to mamy po pierwszym locie. Procentowo to wyszło w oddziale 37%, nie jest najgorzej. Także mówię, walczymy dalej. Teraz zaczynamy wspólne gojemniki. Na wspólnym gojemniku kolega nabył ode mnie, kolega Razik Marek nabył 6 gołąbków na roztoczu. Wszystkie 6 przetrwały treningi. Teraz po pierwszym konkursowym tam coś im się lista zawiesiła, czy coś nie wiem, ale mówił mi, że wszystkie 6 są, nie wiem tam na jakich pozycjach, ale to mnie cieszy. Ja nawet nie mam takiego szczęścia, gdzie też wysłałem. Po wszystkich treningach nie mam żadnego gojemnika, gdzie się utrzymały wszystkie, znaczy w Polsce. Żadnego gojemnika nie ma, gdzie by u mnie się utrzymały wszystkie gojemy. No ale tak to już jest. To mnie cieszy, że osoba obca nabyła i wszystkie 6 są. Czyli jest dobrze. No i tak to wygląda, koledzy. Będziemy czekać przyszły tydzień. To tam powinno być, nie wiem, ze 150 km, może więcej, plus minus, nie wiem. Bo to w planie stoi jedno, a loty inne. To potem ten się plan zmienił. Ja nie mam takiego aktualnego planu, ale tak to już wygląda. Jest dobrze. Moje nie ma tak źle, żeby na dobrze nie wyszło. Jest ok. Mogło być całkiem gorzej, ale jest dobrze. Także walczymy dalej. Wszystkie pozdrawiam. Dobry lot.